Ja mam doświadczenie również takie, że akurat decyzja lekarza w moim przypadku uratowała mi życie. Było to wiele lat temu. Wtedy lekarz nie wahał się ani chwili i być może dzisiaj nie mogłybyśmy rozmawiać. Martyna, jesteśmy na Sea Bloggers, więc od tego oczywiście zacznę. Bardzo ważny panel dyskusyjny, bo na bardzo ważny temat, zdrowie psychiczne. Myślę, że to jest po prostu największy problem dzisiejszych czasów. Ty otwarcie mówisz o tym, że wiele razy byłaś na dnie. Moje pytanie brzmi, jak za każdym razem się z tego podnosiłaś? Ja mam to wielkie szczęście i przywilej, że mam wspaniałą rodzinę, na której pomoc zawsze mogłam liczyć. Ilekroć mówiłam, że mam problem, to dostawałam bardzo mądre i życzliwe wsparcie. Ale wiem, że nie każdy ma takie szczęście. Natomiast czasem warto zwrócić się do przyjaciela, do nauczyciela w szkole. Czasem warto po prostu sięgnąć po pomoc specjalisty. I zaznaczam, są takie momenty, że rozmawianie z kolegą, z koleżanką po prostu może nie wystarczyć. I też projekt Młode Głowy, Otwarcie o zdrowiu psychicznym jest o tym, żebyśmy nie bagatelizowali problemów natury psychicznej, żebyśmy traktowali je poważnie, bo depresja nieleczona może być chorobą śmiertelną. I przez lata zamiataliśmy ten temat pod dywan, był to temat tabu i czas to zmienić. Dlatego ja zachęcam do tego, żebyśmy jednak pamiętali, że są specjaliści, którzy nam pomogą, ale ważne, żebyśmy po prostu mieli odwagę po tę pomoc sięgać i żebyśmy nie uważali, że to jest obciach, bo nie jest. Przy projekcie Młode Głowy się zatrzymam, bo to, co sobie wyczytałam w internecie, podobno Rzecznik Praw Dziecka zgłosił waszą fundację na policję. Domyślam się, że to musiało być dosyć szokujące, jak sobie z tym radzić. Pochłania to dużo czasu i energii, zeznawanie na policji i odpieranie zarzutów, które są wyssane z palca, niemerytoryczne i zupełnie pozbawione sensu, stwierdzam to z przykrością. Szkoda pracy urzędnika państwowego i szkoda pracy nas wszystkich jako organizacji, która chciałaby całą energię kierować na działanie zamiast na tłumaczenie się z zarzutów pozbawionych sensu i wyssanych z palca. No ale tak jest, trudno, przeżyjemy to i będziemy robić dalej swoje. Nie zniechęcam się, nie daję sobie podciąć skrzydeł, po prostu. I liczę na to, że mogę na was liczyć i liczę na to, że razem będziemy mówić o zdrowiu psychicznym, bo stan psychiczny naszych dzieci jest alarmujący. Wzrost w ciągu 2 lat podjętych prób samobójczych o 140% to jest coś, wobec czego nie możemy przejść obojętnie, więc nie mogę się oprzeć wrażeniu, że te zarzuty i te próby dyskredytowania mają na celu wyłącznie odwrócenie uwagi od prawdziwego problemu, na co nie pozwalam, na co się nie zgadzam i wierzę, że wiele osób ma w sobie taką niezgodę na odciąganie uwagi od naszych dzieciaków na rzecz jakichś niepotrzebnych dyskusji. To tyle w tym temacie. Ja po prostu wiem, że nie damy się zniechęcić, bo temat jest zbyt poważny, żeby go teraz zostawić. Brońcie się, trzymamy kciuki i płynnie przejdę do kolejnego tematu. Śmierć Doroty z Nowego Targu. Widziałam, że poruszyła także ciebie, bo sprowokowała nawet do wrzucenia posta. Rozumiem, że to były dla ciebie także wielkie emocje, tak jak dla w sumie chyba większości Polek. Oczywiście, że tak. Nie ma mojej zgody również i myślę, że nas wszystkich na to, żeby jakakolwiek kobieta ciężarna umierała w polskim szpitalu. Nie ma mojej zgody na to. Jestem zdania, że wymaga to naszych działań, nas wszystkich i sprzeciwienia się temu. Nie znamy szczegółów, żeby ferować wyroki tu i teraz, dzisiaj, ale wiem, że ani jedna więcej i wiem, że to jest ten czas, kiedy powinniśmy się zjednoczyć. Ja mam doświadczenie również takie, że akurat decyzja lekarza w moim przypadku uratowała mi życie. Było to wiele lat temu. Wtedy lekarz nie wahał się ani chwili i być może dzisiaj nie mogłybyśmy rozmawiać. Więc mam takie doświadczenie spotkania na swojej drodze mądrego lekarza, który uratował mi życie. Wiele lat później szczęśliwie dane mi było znów zostać mamą. Ale nie wiem, jakby było dzisiaj. Nie wiem, czy rzeczywiście to
napięcie, które jest, te przepisy, z którymi lekarze się mierzą, czy to by spowodowało, że lekarz miałby śmiałość podjąć taką samą decyzję? Nie wiem. Chciałabym doprecyzować, czyli po prostu lekarz dokonał aborcji. Lekarz zdecydował wówczas o ratowaniu mojego życia, a dziś mamy do czynienia z lekarzami, którzy, myślę, że boją się podejmować decyzji, które mogą ich narazić na konsekwencje. To nie powinno mieć miejsca. Żaden lekarz nie powinien musieć w ogóle stawać przed takim wyborem, żeby bać się o swoje stanowisko w sytuacji, kiedy ratuje życie pacjentki. Tak jak powiedziałaś, kilka lat później zostałaś szczęśliwie mamą. Pytanie brzmi, jaką mamą jest Martyna Wojciechowska? Chciałabym wierzyć, że najlepszą. Bardzo się staram. Staram się dużo dowiadywać o tym, czym żyje moja córka, czego ode mnie potrzebuje, czego chcę, jak ja mogę ją wspierać. Nie oceniam, nie daję rad nieproszona. Tego się nauczyłam też w procesie bycia mamą, że mówienie, wiesz, ja w twoim wieku, ja na twoim miejscu, to nie są rzeczy, które młodym ludziom są dzisiaj potrzebne. Ja nie wiem, jak to jest dzisiaj być nastolatkiem, wyobrażam sobie, że jest to bardzo trudne, stąd projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym i stąd wsparcie dla wielu, wielu młodych osób, ale też dla nauczycieli i dla rodziców. Bezpłatny program profilaktyczny, można się już teraz rejestrować na stronie internetowej młodegłowy.pl. Do czego zachęcam serdecznie. Pytanie, bo mówisz, nie oceniasz, a czy kontrolujesz, jak radzi sobie w szkole? To, myślę, jest problem wielu rodziców. Nie, jeśli moja córka nie chce przyjść i powiedzieć mi, jaką dostała ocenę, to ja nie sprawdzam tego i uważam, że to jest zdrowe, że ta wieczna kontrola, którą sprawujemy nad wszystkimi sferami życia dzieci, nie jest dobra, ale są inne rzeczy, oczywiście, które kontroluję, żeby było jasne. Natomiast... Ja uważam, że powinniśmy na przykład kontrolować przestrzeń internetową i w ogóle ustalać zasady i to, w jaki sposób korzystać z telefonu, z komputera. W internecie jest wiele również treści niebezpiecznych i wierzę, że dzieci nie powinny mieć do nich dostęp. Natomiast jestem zdania, że dziecko też musi mieć swój margines autonomii i bardzo głęboko wierzę, że też... Trzeba pozwolić dzieciom popełniać błędy, po prostu. Muszą się uczyć na swoich błędach, a nie na radach rodziców. Martyna, nie jest tajemnicą, że ty jesteś samodzielną mamą. Czy to, myślisz, wpływa jakoś na twoje decyzje? Jak sobie z tym radzisz? Wiemy, że takich Polek jest mnóstwo i jesteś dla nich pewnie wzorem. Jest bardzo dużo mam, które wychowują dzieci tak jak ja, bez taty dziecka. Marysia, kiedy miała 8 lat, straciła tatę. To jest duża odpowiedzialność. Czasem trudno się nie móc podzielić tą odpowiedzialnością, poradzić. Myślę, że jest inaczej, ale też wiem, że jest nas wiele, możemy ze sobą rozmawiać, możemy dzielić się doświadczeniami i możemy się wzajemnie wspierać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję za poświęcony czas.